Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto śliwkowe. Potrzebować będziemy 4 jajka, szczyptę soli, 60 deko śliwki. Pokroiłam, znaczy się usunęłam pestki, pokroiłam, opruszyłam 2 łyżkami kisielu. Szklankę cukru, szklanka o pojemności 250, pół szklanki oleju, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 szklankę mąki pszennej, pół szklanki mąki ziemniaczanej i 1/3 szklanki kwaśnej śmietany. Teraz jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam olej. Olej możemy zastąpić stopionym masłem. Dolewam kwaśną śmietanę. Dodaję proszek i obie mąki. I dokładnie mieszam. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję. Składniki już mam połączone. Teraz jeszcze zbiorę brzegi. Ciasto wyłożę do formy. Formę 17×27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia i większą część ciasta wyłożę do formy. Rozprowadzę po całej powierzchni i ułożymy na cieście śliwki. Posypiemy całą powierzchnię. Jeżeli lubimy słodkie ciasta, należy śliwki posłodzić. Dodajemy 2-3 łyżki cukru. To już jest dowolność. I teraz wierzch polewam pozostawionym ciastem. I ciasto będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach. Ciasto śliwkowe wędruje do piekarnika. Tak, przygotowane ciasto wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda ciasto śliwkowe. Wierzch opruszę cukrem pudrem. A tak wygląda ciasto w przekroju. Ciasto śliwkowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto śliwkowe.